dość późno zrozumiałem, bo dopiero po 20 roku życia, że mogę być kim chcę. A jak byłem młodszy, to było coś takiego, że obserwowałem ten świat i o, ten ma samochód, o, ten fajnie jeździ na desce i trochę miałem coś takiego, że o, to jest zarezerwowane dla niego, że ja jestem z tych średniaków i że to nie jest do zrobienia. Miałem coś takiego. Nigdy nie byłem w otoczeniu tych najlepszych dziewczyn, tych najlepszych imprez w gimnazjum i w szkole średniej. Zauważyłem, że zawsze byłem skoncentrowany na sporcie i na czynności, którą robię. I tak jakoś, no to mnie bardziej interesowało po prostu, żeby być z wami szczery. W szczególności w gimnazjum, także siedziało się na boju od rana do wieczora i katowało. To jest też fajna rzecz, że ta siłownia, żeby ten trening nie skupiał się tylko na wynikach i mięśniach, bo no szkoda. Szkoda to marnować tylko na tym. Fajnie jest to wykorzystać właśnie poza siłownią, żeby nabyć tej pewności siebie, żeby realizować swoje cele, to robić to, co nas interesuje i nie patrzeć na to, co mówią inni, wiadomo, bla, bla, bla i tak dalej. No ale też nie przegiąć w drugą, że o, poćwiczyłem 3 miesiące i nagle jestem, kurwa, playboyem i wszystkie będą moje, nie? Chodź tu mała tego, zakręcę cię i będzie ślub jutro, nie? Też nie o to chodzi, także oczywiście wszystko się sprowadza do tego balansu. Myślę, że fajnie by było, żebyśmy my wszyscy, nasze pokolenie, jeszcze to młodsze pokolenie, za 20 lat powiedzmy, jak spojrzymy na Warszawę, albo każdy na swoje miasto, w którym mieszka, że tak popatrzy, że otaczają go no, sami dobrze zbudowani ludzie, albo po prostu ludzie, którzy dbają o zdrowie, że jesteśmy takim zdrowym społeczeństwem, że tak patrzysz wokół i każdy widzi to i tak mówi do siebie, że no zbudowaliśmy to miasto na sztandze i handlach, nie? Nie, że czujesz to po prostu, że kurwa, że to jest równy gość ten z naprzeciwka, co idzie, że jest tężny fizycznie, że jest ta duma. No, mam nadzieję, że coś takiego kiedyś będzie. Że to będą fundamenty młodych ludzi naszego pokolenia. Po prostu, żeby dbać o zdrowie, żeby się bawić. No i żeby się nie spinać. O byle co. Każdy może trenować, nie tylko kurwa Benzema. Sport nie jest zarezerwowany tylko dla osób, które mają te wysokie prawa sportowe. Masz 35 lat i chcesz zacząć grać na gitarze? Kurwa, jedziesz!